Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Pragnę przedstawić sprawozdanie z działalności wójta gminy Nadarza, jak i samej gminy w okresie między sesjami. Jak zwykle zaczynam od inwestycji gminnych. I tak, trwają obecnie naprawy dróg tłuczniem kamiennym i tłuczniem betonowym. Jeżeli chodzi o tłuczeń kamienny, to prace są w Kajetanach, następnie jest w kolejce Wolica i Walendów i Strzeniówka. Jeżeli chodzi o tłuczeń betonowy, to teraz są naprawy dróg w Nadarzynie, następnie w kolejce jest Strzeniówka i Wolica. Remonty cząstkowe dróg gminnych to w zależności od zgłoszeń i potrzeb, co jest interwencyjnie na terenie całej gminy. Jeżeli chodzi o profilowanie dróg gminnych, kończą się w tym tygodniu prace w Strzeniówce, rozpoczną się w Wolicy, a następnie w Walendowie. Również planowane jest na 25 maj, czyli jeszcze w tym tygodniu, podpisanie umowy na wykonanie nakładki bitumicznej ulicy Wiejskiej w Błochowie. Wykonanie robót powinno się zakończyć 25 września tego roku. Również 25 planuję podpisanie umowy na budowę chodnika na odcinku ulicy Przejazdowej Turystycznej do ulicy Warszawskiej w Nadarzynie. Również tego samego dnia podpisuję umowę na budowę chodnika ulica Góry na Wyłsiedzcu. Pamiętacie Państwo, zwiększaliśmy po 200 parę tysięcy kwotę, żeby ten chodnik mógł powstać i w związku z tym jest rozstrzygnięty przetarg. Możemy praktycznie podpisać umowę. Również 25 będzie podpisana umowa na przebudowę ulicy Słonecznej w Włochowie. Jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe, były 4 etapy. Praktycznie została procedura przetargowa już zakończona. Dla części będzie już podpisana umowa, część jest w trakcie weryfikacji. Niemniej jednak rozpoczęcie prac 31 maja, a zakończenie prac marzec przyszłego roku. Roboty budowlane, remont. Zakończyliśmy budowę szkoły w Ryścu, przedtem jako zespół szkół był planowany, teraz obecnie jest to szkoła podstawowa. Trwają obecnie odbiory przez Pinbud i dziś właśnie w dniu dzisiejszym Pinbud miał być i zaczniemy meblować ten obiekt, jak również podobna jest sytuacja w przypadku Parol. Tam również nastąpiły wszystkie odbiory, teraz będziemy meblować budynek i poddamy go zagospodarowaniu jeszcze tam część terenów zielonych. Jeżeli chodzi o salę gimnastyczną w Kostowcu, został przeprowadzony przetarg, rozstrzygnięty, został wprowadzony wykonawca na teren budowy i do 30 czerwca przyszłego roku jest czas budowy hali gimnastycznej wraz z zapleczem. Rozpoczęliśmy budowę teraz na wiosnę kanalizacji w Wolicy. Prace trwają pełną parą. 30 października tego roku powinno być zakończony ostatni etap budowy kanalizacji w Wolicy. Również jeżeli chodzi o Rozalin, wykonawca został wprowadzony na budowę. Obecnie trwają prace, które powinny się zakończyć 24 sierpnia. Ostatnio miałem spotkanie z prezesem. Prace zostaną wykonane prawdopodobnie przed terminem. Jeżeli chodzi o oświetlenie, mamy zaprojektowanie i budowę oświetlenia ulicznego Nadarzyn, ulica Turystyczna, Stara Wieś, ulica Poziomkowa, Strzeniówka, ulica Konwaliowa. Trwają prace projektowe, termin zakończenia 30 lipiec bieżącego roku. Jeżeli chodzi o budowę oświetlenia ulicznego Echa Leśne w Urzucie i następnie ulica Sękocińska, trwają prace związane z budową oświetlenia. To zadanie powinniśmy skończyć 30 maja. W przyszłym tygodniu powinny być odbiory. Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji. I mamy tak. Mamy dokumentację odnośnie pałacu i oficyny w Włochowie. O tym powiem szerzej, dlatego że będę omawiał uchwałę dzisiaj o możliwości dzierżawy. Niemniej jednak jesteśmy na etapie ostatnich uzgodnień i latem powinniśmy mieć prawomocne pozwolenie na realizację tego zadania. Jeżeli w związku z reformą oświaty, która została nam narzucona, w wyniku której powstaje
powstają szkoły 1-8, musieliśmy wykonać w trzech szkołach dodatkowe prace, a mianowicie w szkole w Kostowcu, tam dobudujemy salę gimnastyczną wraz z zapleczem. Następnie musimy rozbudować szkołę w Mochowie, o dwie sale lekcyjne i gabinety, jak również rozbudować szkołę w Nadarzynie, o świetlicę, następnie stołówkę wraz z zapleczem oraz gabinety. I trwają prace projektowe. Te prace projektowe powinny zakończyć się 30 czerwca i jesienią będziemy ogłaszać, mam nadzieję, jeżeli wszystko szczęśliwie pójdzie, przetargi na rozbudowę tych szkół, dlatego że mamy okres 2 lat, kiedy te szkoły muszą osiągnąć pełną moc, czyli przyjąć 7 i 8 klasę. Przy okazji powiem, że chcę tu szczególnie podziękować i sołtysom, i tym wszystkim, którzy się zaangażowali, jak również radnym, że udało nam się obronić liceum w Nadarzynie. Na dzień wczorajszy było 79 podań o przyjęcie do liceum, czyli nasz zamiar utworzenia 3 klas powinien się powieść. I oczywiście trzeba tu uwzględnić, że uczniowie, absolwenci 6 klas, absolwenci szkoły 6 klas również składają do innych szkół. Niemniej jednak to jest pierwszy nabór, bo ostateczny nabór będzie w miesiącu czerwcu i sierpniu. Jeżeli nawet by były klasy 15 czy 20 osobowe, czyli jak gdyby się 60 uczniów zdecydowało podjąć naukę w naszym liceum, to będzie to pełny sukces i ta nasza inicjatywa spotkała się z dużym poparciem społecznym, bo przecież 2000 podpisów zebraliśmy, a jednocześnie ma też oddźwięki w środowisku, dlatego że jest zainteresowanie naszą szkołą. Część osób z Nadarzyniaków prawdopodobnie będzie jedna klasa, półtorej, jak mamy na półtorej obsadę. To wszystko pokaże czas, jak wiecie Państwo, zapał jest tak samo w kierunku szkół warszawskich, niemniej jednak teraz przy przebudowie trasy katowickiej i przy uciążliwościach komunikacyjnych, myślę, że tu będą jeszcze dodatkowe korekty, no niemniej czas pokaże, mamy ogłoszony konkurs na pełnienie dyrektora szkoły i ten konkurs się odbędzie. W związku z powyższym liceum w Nadarzynie raczej staje się w 99% faktem. Następnie, co będziemy ogłaszać, a mianowicie zaprojektowanie i budowa nakładki bitumicznej w Rozalinie ulica Winogronowa. Termin składania ofert to jest do końca, właśnie do 29 maja tego roku. Również zaprojektowanie i budowa drogi, ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Rudza Brzozowa w Walendowie oraz budowę ścieżek rowerowych, etap Nadarzyn, Szczeniówka, Walendów. To jest obecnie na etapie składania ofert, to co wspomniałem wcześniej. Następnie postępowania do ogłoszenia w najbliższym czasie. To jest budowa oświetlenia ulica Cisowa w Kajetanach. Jest to po konsultacji Rady Sołeckiej Sołtysa w Kajetanach, jak wcześniej wspominałem, mamy nową panią Sołtys. W wyniku właśnie działalności pani Sołtys będziemy budować oświetlenie w Kajetanach na ulicy Cisowej. Do tej dodatkowe zadanie, które nie było w tym roku. Zagospodarowanie terenu działek 513-514 w ulicy. Tutaj składamy wniosek do LGD naszego Nadarzyn Raszyn Michałowice i część sportową chcemy przy wsparciu LGD, dotacji z LGD w tym roku jeszcze wykonać w ulicy, dlatego że zakupiliśmy tam 2 nowe działki i chcemy już zacząć tą dużą akcję, w wyniku której zarówno i przedszkole, i świetlica, i całe zaplecze docelowo zostanie przeniesione z prawostronnej w ulicy jadąc do Warszawy na lewo część, gdzie jest to głównie część mieszkaniowa, gdzie właściwie przebywa tam 90% mieszkańców i właśnie w tym roku ten proces chcemy rozpocząć. Następnie mamy złożone wnioski odnośnie tego pastewnika. Został już wniosek złożony, czyli zagospodarowanie terenów zielonych, o którym wspominałem, że chcemy zrobić mini park na pastewniku. Czekamy obecnie na rozstrzygnięcie naszego wniosku. I podobna jest sytuacja, jeżeli chodzi o ulicę Tulipanowo, Graniczną, Konwaliową, Babiego Lata, Żółwińską i Szyszkową, jeżeli chodzi o budowę kanalizacji sanitarnej. Ponieważ mamy 2 rodzaje środków unijnych, w tym bezpośrednim naborze, jeden jest przeznaczony na aglomerację, drugi na rejony wiejskie, ponieważ Nadarzyn jest rejonem wiejskim, wobec powyższego aglomeracją było tylko część Nadarzyna, czyli oczyszczalna i przyległe ulice.
W wyniku prac nad powiększeniem aglomeracji, do której właśnie między innymi by należała większa część Nadarzyna, jaką jest Stara Wieś, część już nam się udało zrealizować, czekam teraz jeszcze na decyzję odnośnie Starej Wsi i właśnie już z tych środków, które są przeznaczone na aglomerację, chcemy pozyskać środki na budowę kanalizacji sanitarnej. Natomiast pozostałe inwestycje będą szerzej omówione kanalizacyjne w miesiącu czerwcu, dlatego że spółka komunalna przygotowuje duże opracowanie, jeżeli chodzi o zadania wodkan do roku 2021 i musimy przyjąć program do półrocza tych inwestycji, dlatego że będzie występować do różnych podmiotów o możliwości pozyskania środków. W związku z powyższym ta sesja, która będzie najbliższą sesją, będzie właśnie sesją poświęconą rozwojowi wodociągowania i kanalizacji, jak już dokończenia zadań kanalizacyjnych w poszczególnych miejscowościach. To tyle, dziękuję.